No, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taka robótka. Będę robił coś takiego jak ostatnio, czyli taki do węża reduktor z takiego czegoś. Taki abfall ze złomu. No, zapraszam do oglądania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, dzień dobry. Słuchajcie, wczoraj robiłem taki nypel znowu, ale wszystkie filmy mi się skasowały i nie ma tego nagrania. Dobra, dzisiaj robię nakrętkę do tego. Z takiego, widzicie, sześcianu. Tu próbowałem ściąć, idzie zajebiście, zarąbiście. Więc robię tu otwór 20 i robimy nakrętkę. Dobra, piernakiełkiem. Nie nałożyłem. Powiem wam, jestem w drugim szoku. Dobra, starczy. Powinno starczyć. Ale fajne wióry, zobaczcie. No, wiertło fajne uszyłem. Zostawimy te obroty do cięcia. To cięcie teraz mi wychodzi zarąbiście. Dobra, żeby to było dopasowane, to muszę zrobić na 20-40. Nawet mogę zrobić 30, może 5, nie. 20-40. Kurde.
7, to jest niemożliwe, żeby to było 19. Coś to tak mierzy chujowo. Ta submiarka. Dobra, 20-20, my potrzebujemy 20-40. Czyli jeszcze weźmiemy dychę. Jeszcze weźmiemy dyszkę. Chujowa ta submiarka jest, naprawdę, powiem wam, że dziadostwo. Dwadzieścia, czterdzieści, ale sobie tu zrobię tak i mikromierzem sobie zmierzę teraz ją. No dobra, nóż chyba ustawiony. Tu tutaj jeszcze musimy zobaczyć, to wykręcimy, bo to nie będzie nam. Kurde, co tu się stłucze, co nie idzie. Kurde, ale ciasno, fajnie. Ciasno jak zarąbiście. Kurde, krancja elegancja, panie. No. Fajnie wyszło ciasno. Parę razy się przejedzie. Dobra. Ściągamy to. No i dobra, słuchajcie, maszyna posprzątana, bo ja nienawidzę czegoś takiego, jak czasami oglądam filmiki, bo teraz z tych filmików się ogląda masę, że jest tu nawalone wióry i to nie było, i maszyna nie była sprzątana z pół roku. Już nie mówię, jak ktoś sprzedaje maszynę, a ona jest zawalona cała. No udało się dzisiaj, złożyć dzisiaj. Znowu nie taki daremny ten film. Znowu nie taka daremna praca, bo powiem wam, nakrętka mi się wydaje, że wyszła mi najlepiej z wszystkich, jakie do tej pory robiłem. Jest to taki króciec do wody, jak ostatnio, tylko mniejszy. No i powiem wam naprawdę, luzów. Ta nakrętka ma prawie zero. Gwint 1,75, jak ostatnio. No bo taki prawie sam raz na niego. No wyszło to tak, nie wiem, czy to będzie widać. Tu zrobiłem podkładkę. Podkładkę już miałem taką, i no otwór zrobiłem, średnicę otworu zrobiłem taką, żeby to pasowała, nie? No i dobra, no co? Ja z maszyny jestem mega zadowolony.
A szczególnie jak dałem za nią tyle, co dałem za nią mniej niż byście kupili Tytana 350, no to co możecie wyobrażać. A maszyna naprawdę spisuje się rewelacyjnie. Mam jeszcze trochę przy niej pracy, bo muszę paski wymienić. No i takie drobne jakieś roboty, skończyć ją to malowanie, bo jak widzicie, suport jeszcze niepomalowany, sanki niepomalowane. No ale to w najbliższym czasie, bo człowiek jak najszybciej chciał toczyć i zobaczyć, jak to będzie. No, te toczenie naprawdę wychodzi mi już coraz lepiej. Może prawdziwym tokarzem już nigdy nie zostanę, ale naprawdę na moje potrzeby to już idzie to bardzo fajnie. Idzie to naprawdę bardzo fajnie. Gwinty wychodzą już fajne, no i przede wszystkim te cięcie na tej maszynie. No teraz to wyszło już po prostu rewelacyjnie i nie sprawia mi to żadnego problemu. Oczywiście w takiej stali, jakiejś tam może nierdzewce czy coś, to by to było inaczej. Ale przede wszystkim, chociaż w tej zwykłej stali, nie? No to już po prostu umie to ciąć. No dobra, tyle w dzisiejszym filmie. Tokarka TUG 40 prawdopodobnie, bo ja nie wiem, czym jest 50, a 40. Ona tutaj ma średnicę toczenia chyba, nie wiem, 1,5 metra. A nawet zmierzę, wam powiem. Nie wiem, czy to się od konia do konia liczy. Tu jest jakoś, ile tu jest? Nie, tu będzie metr. Metr. Ona ma średnicę toczenia metr. Czyli od konika, nie? Do końca, do tego. No bo tam nie jest do końca przesunięty, ale widzę, że metr. No to nie wiem, czy to jest TUG 40 prawdopodobnie. Dobra, tyle. No jak wam mówię, jestem mega zadowolony z tego toczenia, a już nie mówię o tej maszynie. Ta maszyna mi się spisuje rewelacyjnie. Gorąco was pozdrawiam i trzymajcie się, cześć.